Panie trenerze, jak odbiera pan tą nominację, którą wczoraj otrzymał pan od prezesa Piechowicza? No będę musiał powtórzyć, że bardzo się z tego ucieszyłem, bo zaczynałem swoją przygodę z piłką w Broni Radom. Grałem od najmłodszych lat. Marzyłem, żeby być kiedyś piłkarzem pierwszej drużyny. Później, kiedy zostałem trenerem, to naturalną rzeczą było, że chciałbym być też trenerem pierwszej drużyny mojego ukochanego klubu, który mnie wychował i ukształtował w sensie sportowym. Nie obawia się pan tego, że, no, powiedzmy sobie szczerze, no, przejął pan drużynę w trudnym momencie. Nie obawia się pan tego, że ta pierwsza praca seniorska może być zakończona klęską, czyli spadkiem do czwartej ligi? Pracowałem z seniorami oczywiście na niższym szczeblu rozgrywkowym. Była to drużyna KS Potworów. Mile wspominam pracę w tym klubie. Teraz dostałem taką propozycję, z której skorzystałem. Wiem, że znajdujemy się w katastrofalnej sytuacji i naszym celem jest teraz odbudowanie zaufania u tych najzagorzalszych kibiców naszej drużyny. Chcemy wyjść na... Chciałbym, żeby chłopcy, którzy zostaną wyznaczeni do gry w pierwszej jedenastce, wyszli i pokazali charakter, nieustępliwość, walkę, zaangażowanie. Bo przykro to stwierdzić, ale do tej pory z tymi cechami wolicjonarnymi było bardzo słabo. Dopóki piłka w grze, ktoś kiedyś powiedział. No i zgodnie z tą tezą będziemy chcieli w każdym meczu zaprezentować się jak najlepiej i żeby przynieść, odbudować to zaufanie u kibiców, grać po prostu o honor, bo myślę, że drzemie w chłopakach jakiś potencjał i spróbujemy to wykorzystać poprzez takie narzędzia jak zmiana ustawienia zespołu, powrót do, w cudzysłowie, starych pozycji, starych nazwisk. No zobaczymy. Dzisiaj taki pierwszy test mecz w Pucharze Polski z Pilicą Białobrzegi. No i już dzisiaj będziemy próbowali zamieszać tą drużynę. Jak ocenia pan tą współpracę, no krótką, ale współpracę z trenerem Grzegorzem Dziubkiem? Mnie z trenerem Dziubkiem współpracowało się dobrze, no byłem jego asystentem. Kiedy wymagał jakichś podpowiedzi, wtedy ja je udzielałem. Wyszło jak wyszło. Ja tutaj do trenera Dziubka nie mam żadnych zastrzeżeń z pozycji trenera asystenta. Jakieś mechanizmy może nie zadziałały między pierwszym trenerem a seniorami, drużyną i efekty są, tak jak powiedziałem, że jesteśmy w takiej sytuacji katastrofalnej. Rozmawiałem wczoraj z trenerem Dziubkiem i mówił, że jego największą porażką w pracy w broni było to, że piłkarze zmieniali nastawienie. Potrafili zagrać genialny mecz z Polonią Warszawa, po czym wychodzili na mecz z Wartą Działoszyn i kompletnie zapominali, jak grać w piłkę. Czy ma pan pomysł, jak zmienić tę sytuację, jak przywrócić wiarę psychiczną tym piłkarzom? No to jest głównym celem tych najbliższych godzin, dni. To nastawienie zawodników. Zawody sportowe mają to do siebie, że liczy się dyspozycja dnia i to, co ludzie mają w głowach. Pomijając już umiejętności, jeżeli drużyna zagra na miarę swoich umiejętności, możliwości, dołoży do tego cechy wolicjonarne, o których wcześniej wspominałem, to nawet można spotkanie przegrać, ale ważną rzeczą jest, żeby to zrobić w takim stylu, który nie powoduje tego, że to, co mówiłem wcześniej, że nawet najzagorzalsi kibice mają do ciebie pretensje. Jaką filozofię gry będzie pan preferował? Futbol ofensywny?
No już dzisiaj spróbujemy, tak jak mówiłem wcześniej, zmienić troszeczkę ustawienie, system gry i spowodować to, żeby chłopaki zaczęli grać w piłkę, bo w tych większości tych meczów to bardzo słabo to wyglądało. Wielokrotnie do tej pory pracuje pan z młodymi piłkarzami Broni Radą. Czy otrzymanie nominacji przez pana na trenera seniorskiego oznacza, że będzie pan chciał tym młodym zawodnikom dać szansę debiutu w pierwszej drużynie? No oczywiście nie na wariata. Gra zespołowa polega na tym, że jeżeli chodzi o młodzież, wprowadzanie młodzieży do pierwszej drużyny, że musi to być przeprowadzone w logiczny i taki sukcesywny sposób, drogą ewolucji, nie rewolucji. Tymi młodymi ludźmi też ktoś musi na boisku pokierować i zobaczymy. Nie chcielibyśmy burzyć jednego, trudno mi to wyrazić, nie chcielibyśmy burzyć czegoś, co stworzyliśmy w drużynie juniorów, gdzie jest wspaniała atmosfera, mecz za meczem wygrywamy. Robią to chłopcy już wcześniej przy obecności trenera Kupca, teraz za mną, razem ze mną. I no jakoś mądrze będziemy musieli tak rozdysponować te siły, żeby nie osłabiać jednej drużyny powołaniami do drużyny seniorskiej, a żeby to tak zrobić, żeby, mówię, no miało to pożądany skutek. Panie trenerze, na koniec, wierzycie jeszcze w utrzymanie? Powiedziałem już dzisiaj, że dopóki piłka w grze, tak, wiara, nadzieja umierają ostatnie. I gdybym w to w jakimś stopniu nie wierzył, to nie podejmowałbym się tej misji, którą mi powierzono. No właśnie, będzie pan trenerem tylko do tego sezonu, czy będzie miał pan powierzoną misję, żeby Broń przy ewentualnym spadku do tej wyższej ligi ponownie wprowadzić? Najmądrzejszym, najlogiczniejszym rozwiązaniem, które przyjęliśmy wspólnie z zarządem, to jest takie rozwiązanie, że teraz te spotkania do końca rozgrywek trzecioligowych no pokażą, czy jest to dobry trop, czy nie. No zobaczymy, co pokaże, co przyniesie nam przyszłość.